Cześć, witam Was w kolejnym vlogu, filmiku, aktualizacji. Nie wiem, jak to nazwać. Za bardzo jakoś nie miałem czasu nic nagrać, bo ciągle robiliśmy w 3, 2, 4 osoby nawet. Przy nawadnianiu. My mamy te listwy kropelkowe. Kocie, uciekaj. Kocie, natepnę. Mamy tu takiego, który się lubi łasić i własić pod nogi. No trochę nawodnienia, trochę wody pójdzie do nawodnienia tego. Przed chwilą sprawdzałem pogodę, nie mówiły przymrozków. Przed południem, za tydzień. A teraz patrzyłem przed chwilą, przymrozki mówię. No. Po prostu fantastycznie, nie? Przymrozki i ta susza. W tym roku to chyba nas pogoda dobije, no. Ale nic nie poradzimy, nie? Na pogodę. Więc całe 2 dni nam się zeszło. Też fakt faktem, że nie mamy na wszystkie. Nie dzwoń! Nudzi mu się, no. Pozdrawiam cię, Kacper. Ty łachmyto jeden. No i to tak, ile będziemy mieli nawodnione z, żeby was nie skłamać, z 30 arów gdzieś z pół hektara, no to tak możliwie. Młode truskawki, które tam były na boku, były nawadniane. Ale no wiadomo, to młodych aż tyle nie potrzeba wody, więc przestawiliśmy na trzecioroczne albo drugoroczne. Bo to są takimi fajnymi u nas rzędami. Bo nie wiem, czy będzie widać, czy kamera to odda. Tu jedna brustka jest. I już tu są młodsze, tu są znowu starsze z tej strony. Zresztą widać też i po krzakach, nie? W tym roku trochę musieliśmy pozmieniać tutaj, bo tu mamy teraz takie kroniki. Tanie one nie są, aczkolwiek wygoda jest jak trzeba. O, i chwila i można włączyć w każdej chwili. A w tamtym roku to mieliśmy takie czerwone bez kranika, to żeśmy przekładali te taśmy, aby co chwilę, żeby tu nawodnione, no to na drugą stronę i wąż na drugą stronę przekręcać. A w tym roku mamy nawet spokój z tym, więc nie ma na co narzekać. Na pewno taniej niż by wyszło nam, niż jakbyśmy kupywali kurczaki, znowu zapomniałem, jak to się nazywa, deszczownie, o właśnie, deszczownie. Popatrzyłem nad deszczownią, no to taka, to na 2 hektary to ma, to kosztuje około 19-15 nowa tysięcy. A i potrzebuje też i trochę więcej wody niż takie zwykłe, te kropelkowe taśmy. I w tamtym roku mieliśmy właśnie o, takie złączki wszędzie od tego głównego węża. A teraz mamy już kraniki. Super wygoda tu jest jednak. Ale 3 złote niecałe za sztukę takiego kraniku. Więc za bardzo też nam się to nie uśmiecha, bo w tym roku raczej albo się zwróci, albo wyjdziemy na zero. Jeśli tak dalej pogoda będzie robiła. Bo jak każdy wie, susza już jest. A jeszcze
pogoda im się zmieniła i mówią, że będą przymrozki za tydzień. Więc tego się obawiam najbardziej. Powiecie, za tydzień to już pączki, wszystko się wykształci i mróz przyjdzie i po ptokach, nie? Ale tak to jest na tej roli naszej, nie? Nic się nie poradzi. Taki krótki filmik. Nie mam co za bardzo innego nagrywać. Żeby była jakaś praca w polu czy coś, to bym nagrał. No, i idzie tam dalej wężem. Taka ciekawostka, te węże 2 dni żeśmy rozwijali we trzech. Może nie całe 2 dni, bo tam w jeden dzień prawie wszystko żeśmy rozwinęli. Ale w drugi dzień, a to trzeba było z młodych przenieść na starsze, no, bo nie starczyło. W sumie to jest 5 km tej taśmy tutaj u nas. Ale później to składać to też nie jest za fajnie. Już wolałbym trochę więcej wydać na tą taszczownię, nawet używaną. No ale już trochę mieliśmy tej taśmy i tak poszliśmy w tym kierunku, więc co, dzięki za oglądanie, to będzie koniec już. Przepraszam was, że takie vlogi, no ale jak ktoś nie chce być nakrywany, to chce to uszanować, tak? Więc co, dzięki za oglądanie i do następnego filmiku.